Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć o owocach i warzywach wysokowibracyjnych. A więc chciałbym zacząć może od awokado. Tutaj właśnie rośnie w Hiszpanii, na południu Hiszpanii, w Andaluzji. Jest dużo drzew awokado. Owoc awokado promieniuje bardzo wysoko. Ma bardzo wysoką wibrację, także polecam spożywanie tego owocu, sałatek z tego owocu. Jeżeli ktoś ma okazję przetworzyć pestki z tego owocu i porozcierać na taki proszek drobny i zjeść z chlebem z masłem, to też ma to dużo aminokwasów i dużo soli mineralnych, dużo witamin. Samo awokado można stosować w sałatki, mieszając 4 na przykład awokado w dzbanku, dwa lub jeden ząbek czosnku, trochę pieprzu, trochę soli, dwa jogurty naturalne, malutkie takie w pudełeczku i można rozrobić je mikserem i mieć po prostu taką pastę z awokado do chleba, do czegokolwiek, prawda? Z dodatkiem oczywiście soli. No to jest bardzo wysokowibracyjny owoc, właśnie awokado. Drugim takim owocem to jest guajawa. Dodam, że już z poprzedniego programu, jak mówiłem, nie tylko owoce guajawa są bardzo pozytywne, jak również liście guajawa mają, można parzyć herbatę, można tą herbatę używać do przymywania włosów, jako odżywka do włosów. Można stosować też liście guajawy na leczenie prostaty, no jako herbatę oczywiście, i jeżeli jest świeże liście guajawy, można pociąć albo rozrobić mikserem z małą ilością wody i nakładać na cerę jako maseczkę odświeżającą dla kobiet. To jest też bardzo polecające. Guajawa jest takim owocem, który ma dużo antyoksydantes, czyli po prostu dużo takich, odnawia nasz organizm. Jeżeli jest człowiek zmęczony, jeżeli człowiek jest po dużej, ciężkiej pracy, jedząc takie 2, 3, 4 owoce guajawy, zregeneruje się cały organizm. Następnym takim owocem jest orzech włoski. Orzech włoski z tego względu jest bardzo dobry, ponieważ wysoko promieniuje, ma bardzo wysoką wibrację i on jakby odżywia nasz mózg. No, sama forma jego jest, przypomina mózg, także więc on jest, ma dużo fosforu, ma dużo takich właśnie substancji, które powodują wzrost inteligencji u danej osoby. Następnym takim owocem jest migdał. Migdał jest wysoko promieniujący, mam plus 30. Już wcześniej mówiłem w wcześniejszych programach o tym owocu. Można stosować olej migdałowy do cery, można jako olej, nakładając go na cerę, na twarz, jest wysokowibracyjny, jak również można robić sałatki owocowe, mieląc migdał i dodając do sałatek owocowych z jogurtem, mieszając razem całą konsystencję, też możemy przygotować bardzo fajną, piękną sałatkę owocową. Także jeszcze takim chciałem, owoc kasztana, chciałem też powiedzieć kilka słów na temat kasztana, ponieważ miód kasztanowy jest wysokowibracyjny. Kwiaty kasztanowe, jeżeli są młode, można robić z nich herbatę, będzie działać bardzo wzmacniająco na organizm, jak również poprzedni owoc, któryśmy omawiali, to migdał. Jeżeli są kwiaty migdała, akurat są kwitnie, można zbierać te kwiaty i sparzyć herbatę, ta herbata będzie działała wzmacniająco na cały organizm. I jeżeli jest miód kasztanowy, to po prostu on działa bardzo wzmacniająco, promieniuje na plus 30, jest bardzo wysoko promieniujący, będzie działał wzmacniająco na cały nasz organizm i przede wszystkim podniesie wibracje naszego organizmu. Też do takich owoców bardzo energetycznych, bardzo dobrze promieniujących jest, należy ananas. Dodam, że ananas ma dużo właściwości takich też odżywiających nasz organizm, wyrzuca toksyczne związki z naszego organizmu. Polecam osobom, które chcą się odchudzać, polecam osobom, które rzeczywiście chcą stracić na wadze. To właśnie jedzenie sałatek z ananasa wam, drodzy kochani, właśnie w tym dużo pomoże. No i też na koniec chciałbym dodać taki owoc z Australii, to jest makadamia. Makadamia też jest właśnie takim owocem, który jest wysokowibracyjnym, na plus 30. Makadamia jest dosyć droga tutaj w Hiszpanii, tak prawdopodobnie w Polsce też, ale jest to, ma dużo właśnie soli mineralnych, dużo witamin. Jest, polecam właśnie stosowanie do różnych sałatek, czy to jedzenie makadamii ze solą, czy normalnie bez soli, jak można ją zmielić, można dodać do sałatki owocowej, też jest bardzo, bardzo dobra.
Także, drodzy kochani, na linku pod naszym YouTube'em też promujemy nasze promienniki, które są mineralne i odpromieniowują nas, chronią nas przed negatywnymi wibracjami, które pochodzą od cieków wodnych, od obiektów elektronicznych, komputerów, telefonów komórkowych. Jeżeli osoba jest zainteresowana, może kliknąć link pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.